A ja witam Was już sprzed berlińskiego Tempodromu, gdzie niebawem rozpocznie się konferencja prasowa Samsunga. I tak wszyscy tu zastanawiamy się, co Samsung pokaże. No bo telefon już poznaliśmy, więc cóż, może smartwatch, może inteligentny dom, nie wiem. Na razie nie wiem, dowiemy się za chwilę, a my tymczasem podążamy do tego fajnego budynku, by obejrzeć, co tam Samsung ciekawego nam zaserwuje dziś. Good afternoon. Welcome to the Samsung press conference here in Berlin. Oto już nowa opaska Samsunga. Niestety nie możemy jej wziąć ze stojaka tak do końca. Wygięty wyświetlacz, AMOLED, wodoszczelność. No i oczywiście pełne wsparcie dla wszystkich funkcji fitnessowych, włączając to aplikację Speedo dla pływaków. Tak, w tym zegarku można pływać i on może również jako jedną z aktywności rejestrować dane dotyczące pływania. To trzeci element zaprezentowanego dziś kompletu urządzeń ubieralnych. Słuchawki Icon sprzedawane w towarzystwie takiego fajnego futerału, który jednocześnie stanowi ich ładowarkę. Wrzucamy słuchaweczki do ładowarki, zamykamy i już ładują się. Tu jest zbudowany akumulator, jest łącze do ładowania. No i co najważniejsze, słuchawki, choć bezprzewodowe, nie łączą się ze sobą żadnym kablem, każda z nich jest niezależna, a mimo to działają razem, oczywiście sterowanie dotykowe. I z tego co widzę, trzy wersje kolorystyczne. Ta, którą widzimy, czarna, szara oraz różowa. Natomiast mamy prezentację nowej linii telewizorów QLED. No nie powiem, robią wrażenie, aczkolwiek to już nie nasza branża. I tutaj odsyłam do innych serwisów, natomiast no, miło popatrzeć. Nie powiem, żeby nie. No i telewizor DeFrame, czyli telewizor, który ma udawać ramkę z obrazem. I muszę przyznać, że robi to całkiem dobrze.